Siema, witajcie na kanale GD Football. Dzisiaj przeprowadzimy sobie eksperyment piłkarski i zobaczymy, czy da się grać w butach bez sznurówek. Tak, zrobimy taką mini recenzję, przeprowadzimy test pod względem zwrotności, strzelania, wykonamy parę trików, przerzutów, podań. Na sam koniec każdy zda własną opinię, ponieważ gramy w innych butach, wzięliśmy specjalnie każdy osobny model. To tyle, zapraszam do oglądania. Okej, właśnie skończyliśmy robić różnego rodzaju triki z wody. Mamy już pierwsze wnioski pod tym względem. I teraz zaczniemy sprawdzać zwrotność w tych butach. Będziemy biec od połowy boiska do linii. No i zobaczymy, czy stopa nie przesuwa się w bucie. Zaczynamy. Test zwrotności za nami, przechodzimy teraz do strzału, więc sprawdzimy, czy nasza lewa noga, bo jesteśmy wszyscy prawonożni, będzie się przesuwać w bucie, ale to zobaczycie w opinii na koniec. Więc skończyliśmy wszystkie testy butów. Wystawiamy teraz krótką opinię na temat tych butów. Ja grałem akurat w Predatorach. A ja w X-ach. Według mnie te buty podczas wszystkich sytuacji, gdzie jest wymagana porządna, szybka zwrotność, nie nadają się bez sznurówek, czemu noga za bardzo lata. Dokładnie, jak Krzychu powiedział, w meczach byłoby ciężko grać, natomiast do luźnej gierki jak najbardziej fajnie się w nich gra, lepiej czuć w nich piłkę, gdy się wykonuje różnego rodzaju triki, natomiast przy strzałach nie można się aż tak skupić w 100%, no i wtedy te strzały są niecelne. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju triki z wody, to myślę, że komfort gry jest na takim samym poziomie jak właśnie ze sznurówkami, bardzo dobre czucie piłki, no ale tutaj buty sprawują się gorzej właśnie przy zmianach kierunku biegu, przy strzałach, stopa trochę przesuwa się w bucie. Ja podzielam zdanie Bartka, jak najbardziej buty są w porządku, jeżeli chodzi o taką grę normalną, przy bieganiu nie sprawiają większych problemów. Kontrola piłki też na wysokim poziomie, ewentualnie strzały z biegu. Strzały z biegu to jest ewentualnie jeden minus, ponieważ noga postawna, ta na której stajemy, no to trochę się przesuwa w bucie, co może wpłynąć w mniejszym lub większym stopniu na strzał i to tyle z mojej strony. No. Koniec. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu lajka. Komentujcie, czy podobają się Wam tego typu filmiki. Do zobaczenia.